Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zostanie podpisany list intencyjny dotyczący budowy trzeciego mostu na Dunajcu i drogi pomiędzy Nowym i Starym Sączem. To inwestycja ważna nie tylko dla miasta, ale i całego regionu. Ostateczna wersja listu intencyjnego w sprawie wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, czyli połączenie drogi wojewódzkiej 969 z drogą krajową 87 na wysokości ulicy Piramowicza w Nowym Sączu z przejściem przez rzekę Dunajec będzie wspólnie realizowana przez województwo małopolskie jako lidera tego projektu, miasto Nowy Sącz, gminę Podegrodzie, gminę Chełmiec. I jak dodaje marszałek Witold Kozłowski, po rozpatrzeniu odwołań od decyzji środowiskowej strony przystąpią do ostatecznego porozumienia i realizacji inwestycji. Ten proces jest już niezagrożony. No szkoda, że przesunął się o blisko 2 lata, bo gdyby nie była wszczęta procedura dodatkowych konsultacji, to bylibyśmy już 2 lata do przodu. A jaki to jest harmonogram? Kiedy to wszystko ma się realizować? No ale nie, no to panie redaktorze, proszę mi wybaczyć, ale to za wcześnie, bo my nie wiemy, jak długo będą trwały rozpatrywania odwołań od decyzji środowiskowej, a na to musimy poczekać, bo inaczej się nie da, bo bez ostatecznej decyzji środowiskowej my nie możemy przystąpić do kolejnych etapów. A koszt inwestycji oszacowano na około 155 milionów złotych.